Razem czynimy wiele dobrego. Twój 1% podatku zasilił Fundację Nasza Przyszłość, aby mogła realizować cele pożytku publicznego. Na co został przeznaczony? Między innymi na badania naukowe dotyczące postaw Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej, prowadzone przez Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II, działający w ramach Fundacji Lux Veritatis. Zespół badawczy Instytutu, złożony z historyków, dziennikarzy, socjologów i psychologów, pozyskuje relacje osób bezpośrednio zaangażowanych w wydarzenia, które miały miejsce w okupowanej Polsce, weryfikuje te dane oraz je digitalizuje i archiwizuje. Efekt szeroko zakrojonych, wieloletnich prac to zbiór 1003 godzin nagranych wywiadów wideo oraz 1323 godzin rozmów w formie audio. Wyniki prac badawczych są udostępniane w różnorodny sposób. Imiona i nazwiska 1174 Polaków, którzy zostali zamordowani za pomoc Żydom, wyryto na pamiątkowych tablicach znajdujących się na ścianach Kaplicy Pamięci w sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W Parku Pamięci Narodowej w Toruniu upamiętnionych będzie docelowo około 40 tysięcy bohaterów, którzy położyli na szali swoje życie i swoich bliskich, podając pomocną dłoń przedstawicielom narodu żydowskiego. Telewizja Trwam emituje popularny cykl Ocalić od zapomnienia, zebrane historie osób, które pomagały Żydom w czasie II wojny światowej. O dokumenty źródłowe, zgromadzone eksponaty i wyniki dotychczasowych badań Instytutu wzbogaciły się również zbiory Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Nie było Kaplicy Pamięci i tej tablicy, to nie było wiadomo, gdzie mamie można było świeczkę postawić. Dzięki temu odkryciu to chociaż jest pozostała jedyna pamięć po mojej mamie. Bo tak to nie wiadomo, gdzie pochowana. A tak ma chociaż tą pamięć na tej tablicy pamięci. Fundacja Nasza Przyszłość. KRS 00 000 91 141.